filtr przeciwpyłkowy do auta Toyota Corolla, ale może być też do innych, akurat z tak zwanym wkładem węglowym. To jest czysty filtr, ponieważ, o, jeszcze może troszeczkę takiej ciemnej barwy ma, ponieważ został wyprany w wodzie ciepłej i wysuszony. Tutaj farelką sobie wysuszyłem ten filtr. I to jest jeden filtr. Natomiast tak wygląda pranie drugiego filtra. Ciepła woda. No i delikatnie tutaj z płynem do prania akurat. Namaczam go. Tak wygląda namaczanie. Pierwszy raz. I po pierwszym razie odłożę filtr. Może nawet wyżej. Co w tym filtrze się znajduje? Właśnie takim teoretycznie czystym filtrze przeciwpyłkowym. No, jeżeli wyleję tą wodę, to myślę, że będzie widać już wszystko. To znajdowało się w filtrze przeciwpyłkowym, czyli woda koloru czarnego. Myślę, że za każdym razem albo należy wymieniać, bo jest to generalnie najprostszy sposób, lub też jeżeli ktoś się chce, tak jak ja, pobawić, może sobie ten filtr wyprać w wodzie przeciwpyłkowy i potem zobaczyć, że tak to wygląda. Oczywiście tylko i wyłącznie filtr węglowy, bo zwykły papierowy się rozpuści w gorącej wodzie, a najlepiej wymienić. Czyli dla cierpliwych może to być pranie takiego filtru, no ale zresztą widać, co zostaje. Co, że tak powiem, dmucha nam w twarz w trakcie jazdy.